Mam trochę do opowiedzenia. Przez ostatni rok studiowałam, ale po dwóch semestrach rzuciłam te studia. I teraz jestem w pracy. Moi drodzy, przyszedł ten czas, gdy dorosła Zuzanna robi dorosłe rzeczy i wykonuje dorosłą pracę. Pracuję w kawiarni w moim mieście. Jestem z siebie taka dumna, bo był taki czas, że nie byłam w stanie wstać z łóżka i zrobić sobie śniadania, a teraz robię śniadania innym ludziom. Nie, tak naprawdę to tylko kawę i podaję ciasto. I mimo, że otacza mnie teraz dużo szczęścia w życiu, za co jestem losowi bardzo wdzięczna, to wczoraj miałam najgorszy dzień w pracy! Jest piękna jesień, kochani, więc usiądźcie sobie wygodnie i posłuchajcie mojej historii. Jest piękna wiosna. Prawie lato. Ale nagrałam ten odcinek 10 października i opisane wydarzenia mają miejsce w mój pierwszy weekend w pracy. Teraz pracuję tu już 7 miesięcy i planuję się zwalniać, bo znalazłam sobie już inną pracę. Także bierzcie moje silne emocje związane z opisywaniem tych wydarzeń z dystansem, bo był to tak naprawdę sam początek. Wczoraj była niedziela i przyszłam nie na pełną zmianę, ale na część zmiany pomóc osobie, która była tam na pełną zmianę. Bo w niedzielę popołudniami mam największy ruch. Także po raz pierwszy miałam zmianę z X, więc nie potrafiłyśmy się jeszcze wyczuć i obie byłyśmy jakieś roztrzepane od samego początku. Ja od rana miałam problemy z równowagą i z ogólnym egzystowaniem w przestrzeni. Ja i tak mam problemy ze zdolnościami motorycznymi, a wczoraj to była jakaś tragedia. I zdaję sobie sprawę, że pogłębić to mogła jeszcze nagła zmiana pogody, bo w sobotę było cieplutko i pięknie i byłam na rolkach z przyjacielem, a niedziela była zimna, deszczowa i szara i było niskie ciśnienie. Ponadto po tych rolkach i po całym poprzednim dniu stania w tej kawiarni miałam zakwasy. Także to tylko pogłębiało stan mojego niezrównoważenia wczoraj. Niewyważenia, może to będzie lepsze słowo. A więc przechodzę do pracy na 15, a tam stos garów, które od razu zaczęłam ogarniać. I ogarniałam to tak przez godzinę. Okej, było w miarę spokojnie. I nagle przychodzi osoba, którą znam, której się nie spodziewałam, ale bardzo mnie to ucieszyło. Więc chciałam pokazać się z tej pięknej pracowniczej strony, którą jestem w stanie pokazać zazwyczaj. Zamówiła białą czekoladę na gorąco, a białą czekoladę podajemy z bitą śmietaną. Także przygotowuję tę białą czekoladę i proszę X, żeby podała mi bitą śmietanę, ale ona mówi, że jest zepsuta. Z tego względu musiałyśmy ją wymienić. I tu zaczęły się schody. Musiałyśmy odkręcić syfon. Syfon, w którym jest ta... nie wiem, czy to się nazywa syfon. No to taką buteleczkę, ten sprzęt na bitą śmietanę. Siłowałyśmy się jak głupie z tym syfonem. Najpierw ja nie potrafiłam tego otworzyć, potem ona. I wyglądało to po prostu jak scena z kreskówki. W końcu udało się to jakoś otworzyć przez szmatkę. Potem trzeba było wylać tą starą śmietanę, więc to też trochę zajęło, bo ten syfon trzeba było jeszcze wyczyścić odpowiednio, żeby nie było tego posmaku. A klient czeka. Na szczęście jeszcze wtedy nie było dużego ruchu. Oprócz znajomej osoby były jeszcze chyba trzy inne. Po tej długiej walce udało się ją w końcu ogarnąć i nabić. Trzeba włożyć nabój z gazem i zakręcić. Ogarnięte. Podając do stolika, niestety trochę nam się porozlewało, bo dodałam za dużo tej bitej śmietany. Ale w sumie wyglądało to jak takie estetyczne, zimowe kubeczki. No nie wiem. Może to wymówka. A więc zostało to w końcu podane. Chciałam przynajmniej więc usiąść na chwilę i porozmawiać z tą osobą, ale niestety garów było nadal pełno! Nie wiem jakim cudem, przecież nie przyszło aż tak dużo ludzi od tego czasu. Także nadal siedzimy przy tych garach, obsługujemy innych ludzi. Naturalnie osoba znajoma wyszła po jakimś czasie, a chwilę później zeszły się chyba całe miasto. Także ogarnąć stoliki, ogarnąć zamówienia i ogarnąć gary! Wyszliśmy z X na chwilę wyrzucić śmieci, a ze względu na to, że to ja dotykałam kubów, pierwsze co zrobiłam po wejściu do kawiarni to użycie płynu do dezynfekcji. Wyglądało to mniej więcej w taki sposób. O, płyn do dezynfekcji. Opryskałam sobie tym twarz i oczy. Miałam więc szybki bieg do łazienki, żeby ogarnąć palącą sytuację. Wracam i nadal zajmuję się garami. Jakiś czas później, gdy sytuacja się w miarę ustabilizowała, trzy osoby pod rząd zamówiły dzbanuszki z herbatą. I dwie klientki, które zamówiły jeden dzbanuszek, herbaty miodowo-imbirowej, to takie dwie staruszki, które przyszły już w tamtym tygodniu i mnie kojarzyły. Były do mnie bardzo miłe i cieszyły się, że mnie widzą, więc mi też było miło i chciałam wypaść dobrze. Mówiły, że wróciła akurat z kościoła i że został akurat jeden wolny stolik na dwie osoby, więc bardzo się cieszyły, bo uważają, że to było im przeznaczone, żeby tu być. No dobrze, przygotowuję tą herbatę i okazuje się, że w bojlerze jest końcówka wody. A wiadomo, że na samym końcu jest trochę kamienia, bo to jest urządzenie, które jest i tak czyszczone regularnie, ale ten kamień, przez to, że mamy w mieście wodę taką, a nie inną, pozostaje! Także wlewam i widzę ten kamień. O, masakra, trzeba zrobić jeszcze raz. I trzeba przede wszystkim nalać do tego bojlera wodę, żeby się zagotowała i żeby można było przyrządzić resztę herbat. Nalewamy wodę i czekamy. Ludzie czekają. Ponadto na tym bojlerze nie wyświetla się, kiedy woda jest ugotowana. Czekamy chwilę i nagle wlewamy do filiżanki. Myślę, że to już jest wrzątek. Nie, to nie wrzątek. Czekamy jeszcze dalszą chwilę. Ja ogarniam gary. X przygotowuje zamówienia kolejne. Więc sprawdzimy tą wodę, bo klienci czekają. Okej. Sprawdzamy tą wodę.
Tak, to już chyba jest wrzątek. To nie był wrzątek! Podajemy te herbaty, 3 herbaty, 3 dzbanuszki po 600 ml. Przynoszę tym starszym paniom 2 filiżanki, 1 dzbanuszek i innym klientom 2 inne dzbanuszki. Następne zamówienia, następne gary. W pewnym momencie przychodzi taki bus z rodziną i zamawiają 4 razy dyniowe cappuccino. A ze względu na to, że ja jestem nowa, nie ogarniam jeszcze tej kasy. I chciałam nabić cappuccino razy 4, ale przez przypadek nabiłam cappuccino razy 1 plus razy 4, więc wyszło mi 5 cappuccino i mówię, przepraszam jeszcze raz, jestem nowa. Przepraszam, czy mogłabym prosić jeszcze o chwilkę cierpliwości, bo jestem nowa i mam trochę problemy z ogarnięciem tej kasy. Dziękuję bardzo za cierpliwość. A on na to, patrzy mi na ręce i wzdycha ciągle. Dobrze, w końcu nabiłam, łaskawie bierze ten terminal i wsadza w niego kartę. Przynosimy cappuccino i kawałek tarty, który też został zamówiony. Po jakimś czasie przychodzi jeszcze raz. Czy możemy prosić o jeszcze jeden kawałek tarty? Tak, jasne, jasne, jasne. Ja ogarniam gary, X ogarnia zamówienia. Potem przychodzą kolejni ludzie, ja ogarniam zamówienia, a X mówi w pewnym momencie, ja idę do WC, ogarniesz? Jasne, ogarnę. I podchodzi ten gość. A z tym ciastem to jak? Przepraszam? Z tym ciastem to jak? Z jakim ciastem? No, z tym kawałkiem tarty, który jeszcze zamówiłem. Przepraszam, myślałam, że koleżanka już podała. Oczywiście zaraz przyniosę, dziękuję, dziękuję za wyrozumiałość. I zwraca z toalety, mówię, błagam zanieść im ten kawałek ciasta, bo mi jest już wstyd. Zanosi ten kawałek ciasta, ja przyjmuję kolejne zamówienia, przygotowuję kolejne zamówienia, a potem zgadnijcie co, gary! Zbliża się godzina 18, mamy do 19, więc ludzi jest już coraz mniej. W pewnym momencie te staruszki, które siedziały naprzeciwko lady, mówią, my dostałyśmy zimną herbatę i przez to nie zaparzyła się dobrze. X mówi, ojejku, przepraszamy. To podamy jeszcze raz. I zrobiłyśmy im jeszcze jedną herbatkę. Więc doszło do konfrontacji. Wydało się, że ten wrzątek nie był jeszcze wrzącym. I te starsze pani się upomniały, co jest super. Jestem im za to wdzięczna, bo potem jeszcze z nami pogawędziły, więc wszystko wyszło na miło. Ale to znaczy, że ten pan, który zamówił 2 dzbanuszki, też dostał niedobrze zaparzoną herbatę. Gdy było już trochę po 18, X mi mówi, jak będziesz przyjmować następne zamówienia, powiedz, że mamy do 19. Okej. Nie wiem, gdzie potem zniknęła. Chyba w końcu usiadła, bo w końcu przydałaby nam się zasłużona przerwa. Albo po prostu zajęła się czymś innym. Ale ja zaczęłam przyjmować zamówienia i też je wykonywać. 18.40. X się pyta, czy poinformowałaś klientów, że mamy do 19? Mimo, że na drzwiach kawiarni jest napisane, że mamy do 19. Nie, zapomniałam. Traciłam do tego głowę, bo miałam w głowie tylko to, że zlew jest nadal pełny. Chodzi 18.50. Podejdę do klientów i powiem im, że zamykamy za 10 minut. Dobry wieczór, przepraszam, że przeszkadzam, ale za 10 minut zamykamy. No tak, dobrze, to my się pośpieszymy. Gdybyśmy wiedziały wcześniej, to byśmy nie zamawiały tej drugiej herbaty. No tak. Idę do drugiej grupy klientów. Przepraszam, za 10 minut zamykamy. O, jasne, jasne, dobrze, no my się już zbieramy. A przepraszam, nie dostaliśmy jeszcze naparu imbirowego, który też zamawialiśmy. Och, przepraszam bardzo, dzisiaj mieliśmy takie zamieszanie. Czy jest może możliwość, żebyśmy go wzięli na wynos? Oczywiście! Przepraszam bardzo, zaraz przyniesiemy. Także jeszcze zapomnieliśmy o tym naparze imbirowym. O Boże. Miałam siedzieć w pracy do 18. Miałam być od 15 do 18 na pomoc. Ale przez ten ruch i przez ilość rzeczy, które trzeba było wykonać i przez to nasze zamieszanie, które wywoływałyśmy nawzajem, nie znając jeszcze swojej dynamiki, stałam z Inks do 19.30 ogarniając kawiarnię na następny dzień. Może to nie brzmi jak najgorszy dzień w pracy? To nie brzmi jak najgorszy dzień w pracy. Chociażby 2 miesiące temu miałyśmy taką sytuację, tym razem z inną koleżanką, gdzie znowu nie potrafiłyśmy otworzyć tego syfonu, żeby nabić nową bitą śmietanę, więc poprosiłyśmy o pomoc klienta, który wyglądał na silnego mężczyznę, próbując nam go otworzyć. No, ta bita śmietana po prostu wybuchła i cały stolik był uwalony i klient był uwalony, a sala pękała w szwach, także... Ponadto opisuję tutaj tak dramatycznie te wydarzenia, a zazwyczaj jednak w kawiarni jest jedna osoba na zmianie, nie dwie. Także w swojej karierze musiałam już ogarnąć o wiele gorsze zamieszanie w pracy, będąc całkowicie sama. Na przykład w ostatki albo w walentynki, pracując sama w kawiarni od 9 do 20. To nie był najgorszy dzień w pracy. Ale ja dopiero zaczynam swoją przygodę z karierami w życiu. Czułam się po prostu zażenowana pod każdym kątem. Po pierwsze, miałam ogromne poczucie, że zbłaźniłam się przed tą znajomą osobą, która przyszła i kazała mi zbyt długo czekać. Po drugie, zawiodłam te staruszki, które mnie lubiały. Zawiodłam, bo się pośpieszyłam z tym bojlerem. Zapomniałam o 2 zamówieniach i razem z X wyszłyśmy na super niekompetentne pracownice. Chociaż tak w sumie jest, nie jesteśmy specjalnie wykwalifikowane. Teraz, dnia następnego, nie karcę się już tak bardzo za to, bo przez pracę nad sobą przez ostatni czas zdałam
sobie sprawę, że w życiu musi być zachowana równowaga i że w ostatnim czasie przydarzy mi się wiele świetnych dni, wiele świetnych chwil i to naturalne, że czasem zdarzą się te gorsze. Także ja, jako młoda, niedoświadczona osoba, miałam pełne prawo popełnić kilka błędów i to jest okej. Okay. Chociaż poczucie zażenowania pozostaje. Ale dzisiaj będzie lepiej, dzisiaj będzie lepiej. Jest piękna jesień. Jest wiosna. Ja jestem piękna, otaczają mnie piękni ludzie. Jedyny sposób, w jaki mogę to podsumować, to po prostu nie bądźcie dla siebie tacy surowi, gdy zaczynacie coś nowego. Naprawdę nikt nie jest idealny od początku. Najpierw się musi nauczyć i przystosować do nowych warunków. I myślę też, że sama potrzebowałam tego usłyszeć i w pełni to przyswoić, bo tak jak już wspomniałam, jestem teraz na początku nowej pracy. Powodzenia wam wszystkim. Mua!